No siema, dzisiaj pokażę wam moje mieszkanie w Warszawie. Wynajmuję sobie to mieszkanie na Białęce, także cena nie jest zła, aczkolwiek całkiem nieźle ono wygląda. Także pokażę wam dzisiaj, jak mieszkam. Tutaj macie widok na wszystko, co się mniej więcej znajduje. Jest to jeden duży pokój z aneksem kuchennym, plus jeszcze drugi pokój. O, proszę, tutaj widzicie kawałek kuchni, tutaj jest wejście do łazienki, zaraz za mną. No a tam uchylone wejście do sypialni. No i tak, pierwsze co zobaczycie to kuchnia, mamy tutaj lodóweczkę, trochę jest śmieci i trochę takich rzeczy porozrzucanych, ale wiecie, akurat nie wyjazd miałem. Także po powrocie tutaj do Warszawy mogę wam pokazać, jak tu mieszkamy, włączamy światło, wchodzimy do łazienki. No dosyć mała ta łazienka, kabina prysznicowa, wszystko. Taki standardzik typowy na wynajem, tak bym to powiedział. Wiecie, 1450 zł na miesiąc to jest całkiem w porządku kwota, którą tutaj płacę za to mieszkanie. O, i mój najlepszy wieszak nawet tutaj widać na ubranka dodatkowe. Macie mój rower, moje stanowisko, tutaj podchodzimy do półki, w której widzicie jakieś wyjściówki na IM-y, inne rzeczy, jakieś mangi Bleacha bodajże, czy coś takiego, jakiś najnowszy odcinek chyba leci na kanale u mnie. O, a to moja kolekcja gier, którą trzymam na półce, obok jakiejś czapki Orlando Magic, Houston Rockets, przycisk za 100 tysięcy, ten drugi nie wiem gdzie jest, gdzieś leży sobie, ale tutaj te ważniejsze rzeczy bym powiedział. Teraz wchodzimy do sypialni, no niestety jak widzicie na ten moment śpię sobie raczej na... O, siema, to ja, no, patrzcie, ale szafa. No, śpię sobie na takim materacu małym, no ale, no co, trzeba jakoś sobie poradzić. No i to tyle na dzisiaj, szybki unboxing mieszkania, siema, nara, pa, cześć.